Cześć kochani, dziś zapraszam Was na taki mały haul zakupowy. Mam tutaj zamówienie ze sklepu internetowego Dressling, od którego chcę zacząć. I powiem Wam, że jest takie średnie. Pierwszą rzecz, oczywiście wszystkie linki będziecie mieli na dole. Pierwsza rzecz, którą mam Wam do pokazania, której tutaj nie mam i za chwilę wstawię Wam zdjęcie, jest pierścionek. Zamówiłam najmniejszy pierścionek, jaki był na stronie. Przyszedł faktycznie fajny, ale jest dużo za duży. Ja mogę go nałożyć na kciuka i dalej mi spada, także nie polecam dla osób, które mają malutkie paluszki. I teraz możecie zobaczyć ten pierścionek. Kolejną rzeczą jest taka narzutka. Narzutka, która na stronie była gruba, taka porządna, naprawdę taka bardzo, bardzo fajna. A przyszło mi coś takiego. To jest tak cieniutkie jak bluzeczka. Naprawdę to wygląda jak bluzeczka. Tutaj ma troszeczkę z przodu dłuższy ten materiał. Ona nie jest taka zła. Ja się może troszeczkę oddalę. Ja będę w niej pewnie chodziła po domu. A może i nawet nałożę gdzieś, jak będę wychodziła. Ale powiem Wam, że jeśli chcecie sobie zamówić coś takiego grubszego i myśleliście o tej narzutce, to naprawdę nie polecam, bo to Wam przyjdzie zwykła bluzeczka. Naprawdę zwykła, najzwyklejsza bluzeczka, także no nie za fajnie. I już ostatnią rzeczą z tej strony, którą zamówiłam dla swojej koleżanki z pracy, są to pędzle. Pędzle w takim ślicznym, różowym opakowaniu. I myślę, że skusiłabym się jeszcze raz na te pędzle, ze względu właśnie na to opakowanie, bo jest naprawdę świetnie wykonane. Jestem tutaj zachwycona. Jeśli chodzi o same pędzle, ja je tu otworzę, to powiem Wam, że tak średnio te z białego włosia, akurat ten jest fajny, miły, ale jest tutaj jeden pędzelek, oczywiście musiałam je dotknąć, żeby cokolwiek Wam powiedzieć. Ten pędzelek jest okropny, ja myślę, że ona da go swojej siostrze do malowania farbami, ale na przykład ten punksik jest naprawdę fajny, mięciutki, milusi. No a reszta, powiem Wam, że takie średnie. Myślę, że jeszcze zamówię jedne pędzle, bo mam upatrzone z takich chińskich stron, bo wiem, że one na pewno przychodzą fajne, także zobaczymy, jak mi się sprawdzą. Dobrze, i teraz Wam pokażę prezent, który dostałam od Moniki, a mianowicie jest to piżamka, którą kupiła w Primarku. Jest to śliczna piżamka z myszką Miki, z myszką Mini, tylko ona jest wygnieciona, bo już w niej spałam. Wygląda ona w ten sposób. Jest naprawdę prześwietna, ma taki mięciutki materiał, a spodenki ma takie króciutkie. Spodenki to jest M-ka, one są na mnie za duże, bo ja noszę XS-kę, ale powiem Wam, że ja sobie zamierzam je tutaj zszyć troszeczkę i będę w nich spała, ale są naprawdę fajne. I kolejną rzeczą, tutaj już przejdziemy do Pepco, jest sukienka, którą kupiłam na dziale dziecięcym. Jest to na 12-13 lat, 1,58 m. I powiem Wam, że ona tutaj jest troszeczkę na mnie za duża. Kosztowała 30 zł. Jest taka za pupę, tutaj z numerkiem. Na rękawkach ma takie paseczki z długim rękawkiem właśnie. I powiem Wam, że materiał jest nawet fajny. Ja mam pomysł, żeby nosić ją do takich śniegowców, czarnych, krytych rajstop, jakiś fajny komin do tego, kurteczka i wiem, że to będzie na pewno fajnie wyglądało. I kolejne dwie rzeczy z Pepco są to skarbonki. Skarbonki takie same. Jedna jest moja, druga jest Daniela. Naprawdę fajne. Ja za nie zapłaciłam 6,99, bo były w promocji. I dzisiaj byłam w Pepco i jeszcze były, także jeśli Wam się podobają, to polecam, żebyście zajrzeli właśnie tam. I powiem Wam, że od kiedy mam tą skarbonkę, mam już ją 2 tygodnie, to zawsze wszystkie drobne, albo jak mam coś w portfelu, to wrzucam do tej skarbonki i powiem Wam, że już troszeczkę sobie zaoszczędziłam w niej. I postanowiłam, że będę zbierała tutaj sobie, nie wiem, po prostu nie będę wydawała na razie tych pieniędzy, które tutaj są. Może sobie nazbieram na jakieś prezenty świąteczne, żeby mnie nie wydawała z wypłaty, albo na cokolwiek. Myślę, że to taka fajna alternatywa, a skarbonki są naprawdę przeurocze. To już wszystkie rzeczy, które miałam Wam do pokazania. Powiem Wam, że krótki był ten haul, taki szybki, ale powiem Wam, że ja nie chciałam czekać na kolejne rzeczy. Ja wolę takie krótsze haule robić, szybsze i później sobie najwyżej, jeśli znowu mi coś przyjdzie, Wam kolejny raz pokazywać w kolejnym filmiku. No i tak, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i pa, pa!